Cześć, tu Marek i Rośliny. Mam dzisiaj trochę roślin do przesadzenia i do pocięcia, bo muszę się w końcu wziąć za tę choję, z którą wstrzymywałem się przez dłuższy czas od zakupu w zasadzie, nic z nią nie robiłem. No i najwyższa pora, żeby się to zmieniło, bo nie chcę, żeby uschła. A poza tym muszę posadzić na przykład tego filodendrona, bo już wypuścił ładne korzonki, zaraz Wam pokażę. Zaczęły mi też rosnąć cisusy, takie nietypowe. Muszę też coś zrobić z tym tortum. Brak słów, i przesadzić te choje, bo ciągle zrzucaliście. Zapraszam Was na odcinek. Od czego by tu zacząć? Może zacznijmy od rzeczy mniej brudzących, czyli od przesadzenia choi, może dlatego, że one będą... O, może najpierw potniemy te choje, dlatego że, nie wiem czy pamiętacie, ale już kiedyś taką choję kupiłem sobie w sklepie i nie skończyło się to dobrze, bo ja ją olewałem i stała, trochę uschła, potem taką podeschniętą, zmarnowaną, a zobaczcie, tutaj już te liście też są słabe, te już tu odpadną na bank. Ostatni węzeł jest po prostu uschnięty, zmarnowany, brązowy. No i tamta już była taka zmarnowana właśnie i ja się wstrzymywałem, żeby coś z nią zrobić, a w końcu jak pociąłem, to było za późno. W zasadzie nawet nie pociąłem, a po prostu wziąłem to, co było w ziemi i przesadziłem to do hydroponiki. I to się nie sprawdziło. Przeżyła, jedynie zzieleniała, bo była tam jedna taka, jeden pęd był zzieleniały i ten zzieleniały przeżył, a wszystko, co miało wariegację, szlak trafił. Dlatego teraz stwierdziłem, że się nie będę rozdrabniał, tnę to po prostu na kawałki, posadzę to wszystko do gruzu i ukorzenię od zera. I może w ten sposób będzie łatwiej, zwłaszcza, że ona przez to, że rosła wcześniej w szklarni, to ma jeszcze tutaj całkiem ładne, żywe korzenie, jasne. Więc to będzie, myślę, ułatwione zadanie. Dlatego postaram się to pociąć na takie możliwie długie kawałki, no bo ja nie chcę takich malutkich, no nie wiem, czy mi się to przyjmie, jak nie, to przetnę jeszcze na pół. Zastanowię się nad tym. Ona brudzi, bo ma to mleczko, więc miejcie to na uwadze, jakbyście chcieli, że można się pobrudzić, albo meble drewniane zwłaszcza. Poucinam ile się da nad ziemią, a później się zastanowimy, bo... No bo ja w tym podłożu nie będę tej rośliny na pewno uprawiał. Stawiam tak, żeby to mleczko cieknące zbierało się na tatce, bo szkoda mi później mycia stołu. Może zostawię sobie tutaj po jednym węźle w tej ziemi, zobaczymy. Chyba tak zrobię, no bo i tak nie utnę do samego dołu. Więc może coś tu zostawię w tej doniczce, może to posadzę do innego podłoża, ale na pewno nie zostawię tego tak, jak jest. Bo już widzę, że tu nie jest za dobrze. No, ta choja była ostatnio w Leroy Merlin, nie wiem czy pamiętacie, pokazywałem Wam, że no była za 50 zł niecałe. Jakby to tu uciąć? No utnę sobie tyle, no co tam. A to zostawię trochę w tej doniczce. No bo nie będę wyciągał z ziemi, znaczy inaczej, nie będę ciął do ziemi, a coś tutaj nad tą ziemią jednak wystaje jeszcze, więc... No, może posadzę... Nie wiem, może zrobię eksperyment i zacznę w bigosie ją trzymać, nie wiem. W każdym razie to sobie zostawiam jako backup. A to, co tutaj mam, stwierdziłem, że... Przyglądam się temu i tak, widzę, że tu na pewno to już i tak usycha, więc to sobie mogę uciąć ten węzeł ostatni, bo on już jest... tak trupem. To jest dosyć dużo. Ja to przetnę na pół. Aha, i tu mam bigos. Tutaj mam gruz, który jest w zasadzie suchy, bo nie był teraz myty. I z tą choją, przez to, że ona ostatnio zgniła, postanowiłem, że teraz zrobię to w taki sposób, że zostawię ją, żeby obeschła przez jeden dzień i dopiero jutro naleję tutaj wody. Ale wetknę już sobie do tego gruzu, ale teraz zrobiłem, która była, gdzie była góra, gdzie był dół. O matko. No, trzeba się przyjrzeć i widać wtedy, że korzenie wychodzą niżej, więc to będzie góra. I tak jak wcześniej pokazywałem, ona na niektórych miała fajne, wykształcone już korzenie. Takie w powietrzu wykształcone, o, tak jak tutaj. Więc te korzenie powinny się całkiem spoko przyjąć w podłożu. Znaczy, no w ogóle się powinny po prostu
ukorzenić dobrze dzięki temu takie sadzonki. Zobaczymy, jak to pójdzie tym razem. Trzymajcie kciuki, bo po prostu szlag mnie trafi. A chciałem powiedzieć, że ta choja Heuszkeliana, którą dostałem od Piotrka, przyjęła się, żyje, obie sadzonki, bo przeciąłem na pół i obie sadzonki żyją, są razem, na macie i jest ok. Więc może jednak to jest lepsze wyjście, właśnie ucięcie tego, niż przesadzanie z korzeniami, bo ona jest podatna na gnicie, no i cóż. Trudno, ale będę miał fajną doniczkę pełną, w zasadzie kubeczek. Brawo ja. Teraz jeszcze przewrócę te Chiang Mai. Dobra, od nowa. Jak się tak sadzi więcej, to trzeba zwracać na to uwagę, bo łatwiej przeoczyć to, że któraś nie jest zanurzona w ogóle w podłożu i wtedy ona po prostu wyschnie. A my się będziemy dziwić, co tak umiera jedna, a to po prostu będzie nasza wina. O kurwa, no przecież... Dobra, inna metoda, bo cały czas to gówno odpada, więc teraz tym razem to zrobię w ten sposób, że po prostu złapię to ważką do tej słomki, która jest wbita w środku jak taki pal i teraz je po prostu do tego wszystkiego przyczepię. Ja to sobie zawsze jakąś misję wymyślę, po prostu jak głupi. A może się w ten sposób utrzymają, oparte na tym. To jest cyrk. Dobra, próbujemy. Ta na pewno będzie odpadać, więc tutaj ważka pójdzie w ruch, bo już widzę, że leci. Cholera. Jak florysta. Teraz będę bukiecik składał naokoło. Przynajmniej to atrakcyjnie wygląda, jak się ukorzenia, jak jest tak gęsto. No. Później będzie ładna roślina, jeżeli to wszystko przetrwa. No, na bogato tutaj nawsadzałem tego. Kurde, wypadło znowu. Nienawidzę tej rośliny, po prostu jej nienawidzę. I jeszcze trzecie podejście, jednak za dużo tych roślin. Szkoda mi miejsca, ale trudno, no co zrobić? Muszę to jakoś posadzić, nie wyrzucę na śmietnik, więc... posadzę może po dwie, nie wiem, może maksymalnie po trzy w doniczkę, bo po prostu więcej pręży i się wysypuje z tego keramzytu, znaczy z tego gruzu i nie ma szans, żeby to przeżyło, więc może w ten sposób, a jak nie, to trudno, nie będę wielce żałował. Drugi raz i ostatni z tą rośliną. Wiotkie to jest po prostu beznadziejne. Okej, w ten sposób zrobiłem sobie trzy niestety kubeczki z tym. Szkoda mi miejsca, ale trudno. Przynajmniej może nie będą wypadać i jakoś to się utrzyma wszystko w kupie. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze wystarczy mi gruzu na to, żeby przesadzić te choje Chiang Mai, dlatego że ona tego wymaga. No, moim zdaniem po prostu wkurza mnie, jak rośnie w tej chwili, a raczej, że nie rośnie. Próbuje rosnąć i zrzuca liście. Już to się zdarzyło na tym pędzie i na tym pędzie. Liście trochę urosły, zżółkły i odpadły. Więc no, spróbujemy może jednak w gruzie zamiast w keramzycie. Może to coś pomoże. O matko, ale się te korzenie tu przerosły porządnie, tę doniczkę. I teraz muszę jakoś je, no trochę muszę je uszkodzić, no niestety. Albo chociaż spróbować jak najmniej, ale... O. No trochę ich zostało. No i po co ci tyle korzeni, jak wcale nie rośniesz, co? Kto ją wie? Tutaj nie będę tak mocno obierał, w sensie tylko to, co odpadnie. Tak przy lekkim takim potarciu, ale nie będę wyskubywał. Reszta zostanie. Uzupełnię to tym gruzem. Chyba na czas tego
przyjmowania się do gruzu ją też podeprę taką ważką, dlatego że nie będzie teraz stabilna przez chwilę. A te liście jednak są dosyć spore i nie chciałbym, żeby się przewracała mocno. Ok. Muszę jeszcze trochę tutaj dosypać tego podłoża, później zrobić i dosypać, ale mam nadzieję, że coś się zmieni na plus po tej zmianie podłoża, no bo wkurza mnie ta choja. Po prostu rośnie, przestaje, usycha to bez sensu. Ale ta choja z ogromnym liściem, takim jak dłoń, ta Lois Andrewsiana, po raz trzeci próbuje wypuścić pierwszy liść u mnie. I zobaczymy, jak tym razem jej pójdzie, bo już dwa wyszły takie malutkie i odpadły. Teraz idzie trzeci raz, więc zobaczymy. Może się uda, a jak nie, to po prostu ją chyba wyrzucę na śmietnik. Okej, z bardziej pozytywnych rzeczy zobaczcie tutaj Cissus Quadrangularis, którego dostałem w prezencie od patronki. Pięknie zaczął rosnąć, miał tylko te dwa segmenty. Teraz idzie mu ten trzeci i tutaj rośnie na górze listek. I jeszcze takie wąsiki mu też przyjdą pewnie z czasem. Super, bardzo się cieszę, fajnie wygląda i taka żywa zieleń od razu inna niż na tych starych pędach. A tutaj jest ten drugi cisus, którego no na razie za dużo nie wygląda, ale ogólnie trzyma się w podłożu, więc się ukorzenił. I to już jest coś. No, na razie się z tego cieszmy i tyle, bo nie widzę tutaj. No nie mogę wam pokazać korzeni, bo ich też nie widać. Ale no w jakiś sposób się trzyma w tym podłożu. Więc jest ok, to jest Cissus tuberosa. I patrzę, ale nie, też nic tu nie kiełkuje. No i na razie się muszę wstrzymać z nim, ale żyje, czyli jest ok. Dobra, to i tak idzie na śmietnik wszystko, nie będę tego odzyskiwał, bo ten keramzyt już jest stary i poza tym taki jest, są też duże granulki tutaj, których nie lubię, więc nie chcę go. Tutaj mam Philodendrona Brandtianum, którego dostałem od Piotrka i no i tak, jaka jest sytuacja? Tutaj jest nowy liść, który był, jak przyszedł ten filodendron i ten liść niestety nie żyje, w sensie jest brązowy i jest miękki, mokry, w sensie nie, że taki zgniły, ale jeszcze jakby żywy, ale jednocześnie brązowy. W związku z tym ja tutaj się postaram to obrać, zobaczyć, co to się dzieje, bo on no nie wygląda dobrze, ale mam nadzieję, że może szczyt nie umarł razem z nim. Cholera. No dupa. Dupa, dupa, dupa. Całe to jest martwe, niestety. Więc okej, okay, musimy... Ej, jest. Jest tu żywe. W środku jeszcze zostało takie źdźbełko malutkie kolejnego liścia. No, ekstra. To w takim razie nie będę musiał czekać, aż wypuści nowy stożek wzrostu, tylko teraz już posadzić go do podłoża, bo widzicie, ma korzenie w końcu, takie już lepsze i już się nadaje, żeby trafić do podłoża. Mam tutaj takie małe doniczki, ale będę go sadził nie do hydroponiki, tylko do bigosu. Moja miska z bigosem już się kończy powoli. Będę musiał dorabiać następny. Okej. No tu za dużej filozofii nie ma. Taka wielkość doniczki na początek będzie spoko. Jak robicie świeży bigos, to on zawsze jest bardziej mokry, ale z czasem jak tak postoi, to ta woda odparuje i dlatego torf i wszystko się zrobi znowu sypkie. Trzeba mieć to na uwadze i podlać taką roślinę, która jest posadzona do tego suchego bigosu. Obficiej troszeczkę, tak żeby on się jednak napił znowu, bo on po prostu kapilarnie teraz wyciągnie wszystko. Postawię go teraz jeszcze sobie w takim miejscu, gdzie jest ciepło i jasno. No i będę czekał, aż się tutaj to jednak rozwinie. Ale fajnie, no bo myślałem, że to już będzie koniec, nie? Z tego wierzchołka. A jednak nie. Super. W ogóle bardzo ładne ma te listki. A tutaj mam za to takiego filodendrona, którego bardzo nie lubię. To jest filodendron Torpum. O, wyjmę go z tego, bo czemu nie? Jest to pokraka, ale ja lubię kształt jego liści, tylko nie lubię tego, jak on u mnie rośnie, bo ten filodendron jest u mnie bardzo długo. O, widzę tutaj jeden liść, najnowszy liść szlak trafił, ale też był pokracznie mały, więc wcale mi go nie szkoda.
Po prostu beznadziejny jest ten filodendron. Ja go kupiłem za grosze od znajomego, który się pozbywał roślin i miał wtedy takiego, no już nie ma chyba tego liścia. Był taki jeden liść duży z rośliny matecznej pobrany i z tego wyrastała sadzoneczka. I te wszystkie listeczki były właśnie takie. O. No i od tego czasu minęło sporo miesięcy, a on wcale nie urósł większy i był uprawiany w namiocie i był poza namiotem i w jaśniejszym i w ciemniejszym miejscu i po prostu nigdy nawet nie przerósł tej doniczki swojej, w której tutaj rośnie. Miał tutaj luźno to podłoże takie i jeszcze nawet z takimi większymi kulkami keramzytu, żeby go też nie przelewać, bo ja go podlewałem obficie, ale też stał w takim, stał w doniczce, która była w kubeczku, także woda, nadmiar wody nigdy nie dosięgał do tego podłoża. No ale cóż, no właśnie po to, żeby go nie zasuszać, bo wiecie, jak mam roślinę, która jest w bardzo takim przepuszczalnym podłożu i ma małą podstawkę pod sobą, to mam tendencję do tego, żeby po prostu nie musieć lecieć poręcznik, to podleję trochę mniej. A żeby tego nie zrobić, no to tutaj miałem właśnie taki kubeczek pod spodem, no ale to nie, i tak nic nie dało, te korzenie są, widzę, suche do dupy. No ogólnie roślina jest pokraką i przesadzę ją teraz do... Nie będę zmieniał nawet doniczki, bo to nie ma sensu, przecież tych korzeni prawie nie ma. Posadzę ją do nowego bigosu i tyle. I podleję obficie, może trafi znowu gdzieś w jakieś takie bardziej wilgotne miejsce, bo teraz stała na półce. Ale no nie jestem zachwycony tym tortum, naprawdę to jest lipa totalna. U innych ludzi widzę, jak on rośnie, jak on ładnie wygląda, a u mnie w różnych miejscach naprawdę stał i on po prostu nie wszedł w ten tryb dorosłego liścia, tylko cały czas jest takim wypierdem. Widziałem, że on rośnie jak takie pnącze piękne, że wypuszcza pęd i później takie liście wielkie, a u mnie jest po prostu kapustą i to taką niedorobioną, więc niech się ogarnie, bo go wyrzucę i zastąpię inną sadzonką, bo naprawdę, no ile można się bujać? Czasami po prostu roślina jest słaba i można się skichać, a ona i tak nie będzie dobrze rosła nigdy. No ale mam nadzieję, że może jednak się uda. Dałem mu świeże podłoże. Może to coś zmieni. Jak nie zmieni, to ja coś zmienię. No. Co tu się czarować. A z tą choją się jeszcze zastanowię, co zrobić. I zobaczymy. Na razie będę liczył na to, że to się ukorzeni, ale dopiero jutro to podleję, bo chcę, żeby obeschły te wszystkie rany po cięciach. No dobra. To chyba tyle. Przypominam, że w Obi jest Pink Princess, albo była. Jeśli chodzi o jej wybarwienie, to no powiem wam szczerze, że tak, że to jest loteria i no, trzeba sobie poszukać najlepszych okazów, jakie tam są. Jeśli chodzi o ten róż, no to wiadomo, że no, nie ma się co spodziewać, że w Obi znajdziemy taką, która ma 3/4 różowego liścia, ale też przy tej wielkości to jest dosyć rzadkie i raczej no też no, bardzo drogie, jeżeli by się chciało kupić. Nie sądzę, żeby to też sprawiło, że roślina szybciej będzie rosła, no bo jednak wiecie, im mniej ma tego zielonego, tym wolniej rośnie. A jak się spojrzy na ogłoszenia takie już z większymi roślinami, gdzie ktoś sprzedaje albo większą roślinę, albo sadzonki cięte, to też widać, że na dole często ma takie liście właśnie trochę nakrapiane, a te nowe, większe, wyżej są ładniejsze. Na pewno tej roślinie trzeba zapewnić jasne miejsce i no i czekać, aż się pojawią lepsze liście. Oczywiście, jeżeli kupiliście roślinę, która w ogóle nie ma w sobie różu, no to będzie to loteria, czy on się pojawi i w ogóle w jakim stopniu. A jeżeli już jest taki, no to myślę, że będzie w porządku. Stomping Princess to będzie eksperyment. Zobaczymy, jak nam będą rosły te rośliny, bo na pewno sporo osób je też kupiło i będziemy mogli obserwować, jak się wybarwia i jak to jest z tą hodowlą tkankową. Wiecie, ta roślina to nie jest tak, że niektórzy to tak snobistycznie sobie do tego podchodzą, że o, kiedyś to ta roślina to była taka cenna i w ogóle, ale ona kiedyś wcale nie była cenna i ona, zanim był na nią hype, zanim się stała taka modna i popularna, była już dostępna w handlu i wcale nie była droga i nie było warto jej po prostu uprawiać na większą skalę. Dlatego to nie jest tak, że ona się nagle z kosmosu znalazła u nas i możemy ją kupować i to jest szał, tylko to jest roślina, która już była kiedyś i się stała po prostu popularna przez to, że nagle ludzie się podjarali tym, że jest różowa.
I to nie jest tak, że jak ktoś ją kupił wcześniej, to ona wtedy była nie wiadomo jak kolekcjonerska. Po prostu była bardziej poszukiwana, przez to była droższa. Ale to nie znaczy, że to była jakaś bardzo rzadko występująca roślina. Tylko raczej po prostu popyt był na tyle mały, że podaż też nie była wielka, no bo ona się wręcz nie sprzedawała. No i zobaczymy, jak to będzie u tych Pink Princess. One mają taki dosyć jasny róż. Ja nie wiem, jak to będzie później, bo no, ze szklarni ciężko powiedzieć, jakie tam miały światło i tak dalej, w jaki sposób to było pędzone, żeby je szybko wyprowadzić do takiego rozmiaru i do takiego różu. Zobaczymy, jak to w naszych warunkach domowych będzie wyglądało, czy ten róż się zmieni, czy będzie bardziej intensywny, czy będzie taki jasny. No bo tutaj jest taki bardzo jasny ten róż. Na zdjęciach Pink Princess można zobaczyć, że ten róż bywa taki bardzo intensywny, taki neonowy wręcz, a tutaj to on jest taki pastelowy, bym powiedział. Więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Ciężko powiedzieć, różnie to bywa z roślinami, które są produkowane masowo i w szklarniach i mają sztuczne oświetlenie, które ma sprawić, że będą szybko rosły. Nie zawsze to oświetlenie sprawia, że mają takie kolory jak później w domach. I tak samo było też na przykład z tą choją, która była wcześniej, jak ją sprzedawali, to była wręcz różowa. Te nowe przyrosty były różowe i to wszystko, co jest żółte, było przez lampy, przypieczone wręcz. Dlatego no, zobaczymy, jak to będzie z tym Pink Princess. Na pewno warto spróbować, bo to nie jest wielki koszt, 50 zł za taką roślinę, która no, cieszy oko, nie? Więc jak ktoś nie ma, to polecam. Zrobimy sobie wszyscy razem eksperyment, zobaczymy, ile urosną w ciągu roku, bo to są rośliny, które bardzo fajnie rosną, szybko. Więc jest nadzieja, że za jakiś czas pokażą się już w takiej większej odsłonie u nas w domach, no bo to są wypiertki. Ja raczej polecam Wam, żebyście się wstrzymali z cięciem i poczekali, aż pojawią się nowe liście, aż ta roślina zwiększy rozmiar, bo wtedy dopiero pokaże cały swój potencjał. A jak ją teraz potniecie, to zanim ona znowu dojdzie do tego rozmiaru, to minie ileś czasu. No i tak można w kółko, no ale czy warto? Powiem Wam jeszcze, że mam jedną złą wiadomość odnośnie monstery. Jakiej, to nie będę Wam mówił, bo się pewnie wszyscy domyślają. Pokażę Wam ją niedługo i coś będziemy robić. No dobra, to tyle w tym odcinku. Dziękuję patronom za wspieranie mojego kanału. Dzięki nim stałem się teraz autorem tygodnia na Patronite. Zachęcam do wspierania kanału tam oraz do oglądania tutaj wszystkich filmów, subskrybowania, lajkowania i komentowania filmów. No i dajcie mi znać, czy kupiliście Pink Princess i co o niej myślicie, bo Włodek na przykład nie jest wielkim fanem i ja tak kupiłem to, korzystając z tego, że akurat był w domu i nie widział. Do zobaczenia.